Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kulfon i witam was w nowej starej serii Don't Starve, tym razem w wersji Together. I mimo że Together to jestem sam, choć mentalnie mi tutaj Diax wspiera, siedzi ze mną na Discordzie, wiecie co, to chyba może coś mi podpowiedzieć. Diaxu, możesz się przywitać, jak masz możliwość. Witam. No. Tak, wersja Together z małymi zmianami, chociaż nie jakimiś mocnymi, żebym w miarę to był w stanie ogarnąć, a żeby też się fajnie grało. Myślę, że w przyszłości uda się tutaj więcej osób spotkać na tymże serwerze i sobie wspólnie pograć i zobaczymy, co z tej serii wyjdzie. A póki co to zbieram wszystko, co się da, bo to Kulfon jakby nie zebrał żarcia, to by nie było normalnie. Tak, i będę próbował teraz troszkę przeżyć więcej niż poprzednio to się udało. Kilka bossów zostało wyłączonych. Wszystko oczywiście w konsultacji z Diaxem. Kilka takich lekkich modów też doinstalowanych, które ułatwią i uprzyjemnią rozgrywkę, ale nie za mocno, żebym też się coś czegokolwiek nauczył. Tak. Chyba tak, chyba tyle, co chciałem na wstępie powiedzieć. Oczywiście na Discordzie Neresi, na podcach Neresi będą nagrywki wspólne prowadzone, więc tam wyczekujcie informacji, że akurat zbieram się za nagrywki. Jeśli chcecie wziąć udział w takich nagrywkach, to tam zapraszam. Kurczę, czy tu jest map pod M, a nie pod tabem, jak się przyzwyczaiłem do tego zwykłego Don't Starve'a, no. Także ten. Oczywiście Discorda macie w opisie, jak dobrze poszukacie, to tam znajdziecie, tam możecie do tego Discorda dołączyć i tam się załapać. Zazwyczaj będą to nagrywki, będą gdzieś na weekendach, głównie w niedzielę, ale dzisiaj wyjątkowo w sobotę. Także ten. Musicie po prostu cierpliwie wyczekiwać. Dobra. Się rozgadałem, pierdołach, a zamiast się skupić na graniu, dobra. W ogóle to czekaj, bo ja zbieram żarcie, zbieram wszystko i przecież to nie mam żadnych tych flintów. Jak ja tutaj to przeżyję, bez flinta to się nie... A jest flint, dobra. Zapomniałem, że ja tego nie mam... przy sobie teraz, nie? Mam nadzieję, że tym razem nie znajdzie mnie jakiś głupi pomysł sprawdzania, czy da się zaatakować pingwiny. Bo to by była taka troszkę wtopa. W ogóle jestem... Nie wiem, czy to jest wyspa. Serio?! Diax potrzebuje twojej bardzo szybkiej porady. 112, zgłasza się. Czekaj, a może nie, może nie. Może nie. Uff, dobra, okej. Okay. Jest okej. Okay. Już myślałem, że na wyspie jestem, wiesz, takiej małej. Bo w koło rzeki, wody i ten. I, no ale się okazało, że jednak nie wszędzie jeszcze obszedłem w koło, dobra. Także będę żył. I co, na początek najlepiej jakiś ten, nie? Biom, ty się biom, te. No, traska znaleźć, nie? Tak, tak. O, dmuchawka, jak miło. W ogóle czekaj, bo gdzieś tutaj powinienem mieć slot na ten. Na plecak. Nie widzę tego slotu na plecak. Żeby któryś mod nie zadziałał. Albo go po prostu nie włączyłem, bo też tak może być. Bo ja go chyba zainstalowałem, ale chyba go nie włączyłem i to tak jest to bardzo możliwe. No ale okej. Okay. Co to w ogóle, jakieś kółko z grzybków? What the hell? Znalazłeś kółko z grzybków? Tak, z niebieskich. O, to jest bardzo rzadkie takie miejsce z grzybami, to tam w nocy możesz je zebrać, one leczą 20 zdrowia. Mhm. O, czyli ogólnie fajnie, bo mam ten biom, ten trawiasty.
Ze skałami. To mi się bardzo podoba. Ej, fajnie. Słyszałem pająka. Już nie wiem gdzie. To są paje. Jak fajnie. Pająki, żabki. Hie! Ja sobie może jakąś siekierę zrobię drewno zetnę, co? Dobry plan. Bo już się powoli noc zbliża. Halo, drzewo, szybko drzewo. Drzewo. Give me the drzewo. Jest drzewo. Może bym sobie jeszcze tę siekierę założył, bo tą muchawką to ciężko będzie ścinać. Oj, jaj, domek świni, jak fajnie. Ej, powiem ci, że fajne się miejsce trafiło. Jakieś farta mam chyba. Przynajmniej na start dobre miejsce dla mnie. Dobra, nie, ja robię ognisko. Bo to się zaczyna robić niebezpiecznie. Czekaj, nie mam na kamienne ognisko, trudno. Stawaj! Dobra, jest ognisko. Jest ognisko, pierwszą noc przetrwam. Chyba. A wy widzowie, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takiej serii. Czy to jest dobry pomysł, żeby to kontynuować, czy nie? Czy może to ma być pierwszy i ostatni odcinek z Don't Starve Together, he? Nie no, myślę, że troszkę pogram. Ale no, mam nadzieję, że wam się będzie to podobało, że będziecie takie rzeczy oglądać, jak się Kulfon męczy w Don't Starve'ach, nie? Co to jest taki śnieżek przy tych? Odporność na zamarzanie, czy co? Z modów to jest. Co to może być? Dobra, najważniejsze jest to, że przeżyłem pierwszą noc. Ja tu gdzieś się mogę chyba osiedlić, tak coś myślę, tak bardziej na stałe. Bo dość tutaj tak sympatycznie się okolica zapowiada i... Oj, bagienka zaraz obok. O, dlaczego jest trzcina? O! Gotowa na tworzenie i wykonywania hobby, spoko. No, zbieram se. Pięknie, piom bagienny obok. Kolejne pajajonki. Szkoda, że tylko jeden domek ze świnką jest. No, ale dobra. Coś na start zawsze jest. I że to kółko z grzybów jest rzadkie. To jest jak od tego kółka z grzybów osiedla tak bardziej na stałe, coś mi się zdaje. Przynajmniej na razie. Najwyżej potem się zmieni miejsce zasiedlenia. Ale tu będę miał mięsko z zajączków i tak dalej. Zaraz to sobie w ogóle jakąś pułapencję zrobię, czekaj. Już, harad, pułapencja, łapiemy zajce. No, ustaw tę pułapkę. Dobra, myślę, że 3 zajce wystarczy. Na razie. Czy to dziś przypadkiem nie miałem złota?
Jakiś szkielet, lepiej ty niż ja. Tak w ogóle tak, jak ktoś nie zauważy, tu sobie zainstalowałem moda do polskiej wersji językowej. Także coś czuję, że ja będę miał ubaw z tych komentarzy tutaj. Będę się cieszył jak zwykle, jak to mówią, jak murzyn z bateryjki. Z tych tekstów tutaj. No ale... Ale no, to po prostu cały kulofon, nie? Czy coś. Nie, przydałoby mi się złoto. Muszę gdzieś poszukać tych skałek, może jakąś ze złotem znajdę. W ogóle co tutaj? Rzeki, wody, masakracja. Jakby tu mieszanka biomów jest. O, proszę, mam tego. Walca drogowego, znaczy się tego... Do tego dziwnego robota, który napier... I plecak koło niego leży! I miodowy okład! Ja to idę zajumać. Tylko nie zgin. Spoko. Spoko. Dlaczego jest miodowy okład? To jest pytanie. On leczył dużą ilość zdrowia. Aha. No atakuj, atakuj. Go, 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 go. Go, go, Power Rangers, pudło! No niestety nie mam miejsca na plecak osobnego. Będę musiał tego moda widocznie jeszcze raz przegrzebać. No ale mam plecak, to jest najważniejsze, nie? Dużo biomów trawiennych, bardzo dużo biomów trawiennych. Znaczy się trawiennych, do trawienia, tak. No tych takich, wiecie, no. Trawiastych w sumie, nie trawiennych, tych sawanny czy czegoś takiego, tylko że nie widzę tutaj bawołów. Okej. Trafiłem do jakiejś dziwnej zagrody i otwórz skrzynię. Mogę tę skrzynię otworzyć przy wejściu, czy to jest nieskazane? Nie, nie otwieraj. No nie otwieraj. Tam mi się coś właśnie kojarzyło, że to jest ta zła sierść. A to coś w środku mogę brać? Te kości i tak dalej? Sierść, tak, to może czuć, ale sierść powoła. Co ta skrzynka robiła w ogóle? Co tu się z niej rozbiło? Ona wybuchała i podpalała wszystko wokół. Aha, spoko. Dobrze. Ale w środku... Są fajne itemy, dlatego trzeba mieć sposób na jej otwarcie. Mhm, dobrze, to na razie jej nie otwieram. Widzicie, jak dobrze mieć takiego diaksa jako wsparcie? Ha! Piękna sprawa. Okej, okay. No ale dalej nie mam złota, ja bym chciał złoto. No to się powoli noc zaczyna robić. No nic. Jakoś to przeżyję. Mam tego szarżującego pana, więc tam się na razie do niego nie będę wybierał. Coś bym tutaj jeszcze ciekawego chciał znaleźć. Czy złoto się może trafić na tym biomie takim właśnie liściastym, tym trawiennym, trawiastym, czy tak raczej nie bardzo? Bo tak się zastanawiam. Tu kolejne stawy. Ja, ale fajnie tu mam. Jagódki. Jesteśmy jagódki, czarne jagódki, mieszkamy w lesie zielonym. Dobra, nieważne. Dużo jagódek, dużo kwiatków, dużo... O, dużo patyków, o! Dużo patyków leżących luzem. Kupa szkieletów i w ogóle. I naprawdę jest sporo tych... biomów tych trawiastych. Dobra, bo nie wiem, czy ja teraz dołożę do tego miejsca, co sobie wcześniej miałem osiedlić. Ale to się najwyżej gdzieś po drodze rozbiję. W sumie może nawet tutaj sobie przy okazji drewna porąbię. Tu sobie zrobię to tymczasowe ognisko. Tak, a czego ja w ogóle nie mogę tego ogniska robić? A, bo to trzeba tak dużo kamienia, okej. Okay. Dzięki, jest moja siekierka. Siekierap, siekierap. Fajnie, bo mam plecak na początek, to jest duży plus na pewno. Na pewno mi to mocno pomoże w późniejszej rozgrywce. Bo się mogę nachapać materiałów, nie?
No i tam pitoli, że jest ciemno, głupoty gadasz. Już masz jaśniej, patrz, nie narzekaj. Nie ścinaj te brzozę. Idealnie się gierka skończyła. Dobra, tam jest za ciemno. Nie wiem, posłyszałem jakiś podejrzany dźwięk, którego nigdy wcześniej nie słyszałem. Jak wszedłem w ciemność, takie dziwne, tak dziwnie coś zasyczało. I ja mam troszkę podejrzenia, co to może być, ale mam nadzieję, że to nie są jakieś te stwory, które się respią z tego, z drzew. Nie, nie, spokojnie. Nie? Czy to mogło być tylko i wyłącznie ciemność? Że za daleko w ciemność wszedłem? Tak, tak. Aha. Dlatego. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Sobie prawie z głodu umrzywam. Gdzie to ogniseczko moje? Tutaj jeszcze się jara, dobra. Dobra, naszarłem się jagódków. Czy jest coś, na czym się powinienem skupić już na samym początku, jeśli chodzi o rozgrywkę? Znalezienie biomu kamiennego. Tylko na kamiennym będzie złoto, tak? Nie, złoto też można znaleźć tak po prostu, ale na biomie kamiennym jest go najwięcej. Mhm, no bo tutaj ogólnie sporo znajduje kamieni, wiesz, tych skał do kopania, ale żadnej złotej. Na tych biomach właśnie, no, trawiastych, na tych sawannach takich. Okej, okay, to tu sobie gdzieś to moje ognisko bazowe może rozpalę na start. W sumie to ja teraz nie wiem gdzie. Bo to placu mam od cholery. Ale chyba tam gdzie planowałem na początku, niedaleko tego... Czemu królik mi wypierniczy pułapkę? Co on sobie myśli? O fajnie, bo tutaj ten, z którymś modem, tylko nie pamiętam z którym, chyba z tym do stakowania itemów, króliki się również stakują, to będzie dobre. Bo nie będą zajmować tyle miejsca. Tak, gdzieś tutaj sobie to ognisko przygotuję tutaj. I niech ono sobie już będzie. Niedaleko świnki może być? Czy to jest niebezpieczne, mieć blisko świnki? No i zobaczymy, może nie będzie tak źle. Chociaż wszędzie tej wody pełno w koło, no. W ogóle dostałbym prawie prezencik, tylko że wymaga więcej nauki i jest problem. No, samego orzecha przecież posadzić jeszcze, o. Przejdę się kawałek tym bagiennym biomem, zobaczymy gdzie ja pójdę za nim! Spadaj, macko! Gdzie mi to prowadzi? O! Zrujnowany dom. Czyli w sensie już... Nie pod... Aha. Tam mogą być duchy, okej. Okay. Nie duchy, takie dziwne, zielone, zdechłe mermy. Takie świnie. Zdechłe. A, to takie w czapeczkach takich, takich berecikach, tak? Aha, to już wiem gdzie one się rozmawiają. Zastanawiam się skąd one pochodzą. Ej, ten biom bagienny jest zarypiście duży. To mi się przestaje podobać. Co tu jest? No nie, to trzcina, dobra. To jest czerwona pszczoła, to nie. To ja stąd wracam, ten biom bagienny sobie na razie odpuszczę. Bo tu jest zbyt niebezpiecznie. O Jezu, jaki brzydki lezie.
Aha, to już wiem, które to są te świniaki, dobra. Zabawiają tu się z mackami, to także okej. Czyli straciłem niepotrzebnie troszkę czasu na łażenie tutaj, no dobra. Kolejne pajajonki. Co tych pajajonków tu jest? Dobrze, będzie dużo sieci. No. Też mnie to cieszy niezmiernie. Tutaj znowu rzeka, znowuż tu nie ma jak przejść, no żeż ty. Złoto by się przydało, to bym sobie Science Machine zrobił, no tak to lipa jest. Spadaj podejrzany, co z ziemi. Co tu jest? Kletek? To jest taka kubka ziemi, tak? Aha, i trop widzę jakiś, tak? Mam, tak, i tutaj są tropy. Można dużo różnych stworzeń znaleźć. Najlepszym jest właśnie koleefant i z niego dużo mięsa i taka trąba na krótkie dropy, mm-hmm. Ale są też złe stworzenia, na przykład owca szlamowa, która kicha w ciebie glutem. Mhm. No i dupę mam, enrosi dziurę. Wormhola. Dobrze, dobrze. Ha! Ha, ha, ha! Mam biom kamienny. Świetnie. To też nie tak całkiem daleko. Pięknie, już mam złoto i jakiś podejrzany kawałek marmuru. Co ja z tym mogę marmurem zrobić? To jest, służy do zreperowania takich, jakby to powiedzieć, maszyn z marmuru, ale dokładność tego mówi, że to jest takie bezużyteczne. No widziałem, że zacząłem to dźwigać na plecach normalnie i wolno się poruszać, więc odpuściłem. Nocka się robi. O, a co to mam za jakąś dziwną skałę? Co to jest? Pewnie to jest skała księżycowa. Nie rozwala jej taka, na razie jest niepotrzebna. Teraz mówisz, jak bym już rozwalił. Czekaj, bo dzień się kończy. Dobra, ognisko. No nic, wydobyłem kamień księżycowy, także no trudno się mówi. Gdzieś się go zmagazynuję, jeszcze nie wiem gdzie. Ej, to w sumie będzie chyba ostatnia nocka w tym odcinku, coś czuję. Także na szybko sobie upichcę coś jeszcze do żarcia. Wracam do bazy i... W sumie z pochodnią też mogę iść chyba, nie? Tak. Dobra, to idę sobie z pochodnią do bazy. Złoto mam, jest genialnie. Wracam sobie do bazy, akurat wrócę do bazy, to się zrobi dzionek. Jak trafię do bazy, chyba trafię. Albo i nie. Ale baza. To tutaj było. No i zrobił się dzionek. Fajnie, a ja nie wiem, gdzie mam baz. wiem, że gdzieś tutaj. Wiem, że gdzieś tutaj. Ja to znajdę. Albo i nie. No nie, bo ja to wyżej miałem. Dobra. Tak. Tutaj. Także dzięki wam serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że taka seria wam przypadnie do gustu. Jeśli szczególnie będę miał podpowiedzi Diaksa, to tu się w ogóle będzie dużo działo. Myślę, że troszkę może być ciekawy i jeszcze jak inni tutaj dołączą. I wy, jeśli chcecie, to oczywiście też możecie tutaj dołączyć jak najbardziej w każdej chwili. Zapraszam tylko na Discorda. A ja tymczasem dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko i pa pa! Pa pa!